Miał być live, nie ma live'u. Jest nagranie, które robimy po tysiącach trudności technicznych, przez które próbowaliśmy przebrnąć, żeby być z wami na żywo. Nie udało się, ale robimy szybkie nagranie, które za chwilę będziemy, jak tylko skończymy nagrywać, będziemy ładować na internet, żebyście na YouTubie mogli to zobaczyć jako taki mniej więcej live, prawie na żywo. Znacie już siostrę Elianę, mam nadzieję, że znacie, ale jakby co to przedstawiam wam siostrę Elianę Chmielewską, która Bogu dzięki czasami znajdzie czas, żeby przyjść też posłużyć blisko Rachamim, bo normalnie siostra posługuje w Faustinu. Także tam możecie zajrzeć też na stronę i wszystko, na ich YouTuba też. Tak, na naszym YouTubie też sporo rzeczy jest, także też można jak najbardziej korzystać z tego. Mnie już znacie, ale może też niekoniecznie, więc może mnie siostra Eliana przedstawi. Siostra Gaudia z Kas. Witam. I jesteśmy w Łagiewnikach, w krakowskich Łagiewnikach, w naszej rachamiłowej dżungli. Tu się powoli robi taki fajny klimat, mam nadzieję, że wam się też podoba. I mamy mówić o śmierci. To jest temat ważny, to jest temat, o którym najwyraźniej ktoś nie chce, żebyśmy rozmawiały, bo tyle trudności technicznych jeszcze nie mieliśmy ani razu, żeby się live w ogóle nie udał. I chcemy powiedzieć o tym wszystkim, co jest w tym temacie dla nas trudne, co jest jakimś wyzwaniem, co może być w ogóle złym rozumieniem, złym podejściem do tego tematu. Tematu, który prędzej czy później stanie się naszą rzeczywistością, bo albo już doświadczyliśmy śmierci jakichś ważnych, bliskich nam osób, więc już to jest dla nas przeżycie jakieś, albo już myślimy o swojej własnej śmierci i już to jakoś przeżywamy, albo udajemy, że tej rzeczywistości nie ma i że kto jak kto, ale to mnie nie dotyczy, co jest, wiadomo, nonsensem, bo to jest jedna rzecz, której możemy być pewni, chociaż to, co wcześniej może się zdarzyć, to jest powtórne przyjście Chrystusa, bo wszyscy na to czekamy. On przyjdzie po raz drugi i to będzie koniec świata, więc to jest jedyna alternatywa dla nieumierania, nie? Tak jest. Że wszystko inne, jak się nie wydarzy, no to prędzej czy później siostra Gaudia, siostra Eliana i ty, drogi słuchaczu, oglądaczu, po prostu umrzesz. I to nie jest życzenie ci źle, to jest po prostu stawanie w prawdzie, więc teraz ruszamy z tej prawdy. Ja już milknę i siostra Eliana nam robi intro. Myślę, że tym, od czego może warto byłoby rozpocząć tę naszą rozmowę o śmierci, to byłoby takie spojrzenie na śmierć tak, jak to robi świat, tak, jak to robi współczesny człowiek. Bo myślę, że to spojrzenie współczesnego świata znacznie różni się od tego spojrzenia, jakiego mamy my, chrześcijanie, na śmierć. I teraz tak patrząc po tym, co widać, po tym, jak ludzie reagują na śmierć kogoś bliskiego, jak reagują na wiadomość o śmierci kogoś znaczącego, to takie pierwsza obserwacja jest taka, że wszyscy tej śmierci się po prostu boimy. Że to jest jakaś taka rzeczywistość, która rodzi w nas dużo lęku, bo jej nie znamy. Dzisiejszy rozwój, to wszystko, co daje nam technika, te niesamowite możliwości, jakie ma człowiek, sprawiają, że człowiek ma praktycznie prawie nad wszystkim władzę. Tylko śmierć jest taką przestrzenią ludzkiego życia, na którą niestety tej władzy nie mamy i raczej się to nie zmieni. Aha, no właśnie. Raczej nam się to nie zmieni, także. A wielu myśli, że jednak mogą mieć tutaj. Tak, patrząc tak na rozwój medycyny, na to, co robi farmacja, na to, co robi przemysł kosmetyczny też, to jednak jest, że tak powiem, cały czas takie dążenie do tego, żeby to ludzkie życie przedłużać, żeby do tego momentu śmierci nie dopuszczać albo maksymalnie go przesunąć, tak? Z jednej strony wspaniale, że możemy przedłużać ludzkie życie w znaczeniu takim, że mamy lekarstwa na różne choroby, na różne trudności, że medycyna pomaga w cierpieniu. To jest bardzo ważne. Ale czasami są też takie momenty, w których ta medycyna i ta farmacja stają na takiej granicy. Na takiej granicy moralnie dobra i zła, czy wolno człowiekowi pójść jeszcze dalej, tak? Czy wolno tą granicę przekroczyć? Kiedy myślałam o tym, o tej granicy i o tym, co człowiek może wymyśleć, żeby to swoje życie przedłużyć, przypomniał mi się pewien film. Być może niektórzy z was widzieli, jeśli nie, to ten film myślę, że jest cały czas dostępny. To jest film
Wyspa. Amerykański film chyba z 2005 roku, który opowiada o pewnej klinice ufundowanej przez bardzo bogatych ludzi, w której były produkowane, nazwijmy to tak, klony, ludzkie klony, których jedynym, że tak powiem, sensem istnienia było to, by się stawały dawcami narządów dla tych bogaczy. Niezwykle dramatyczna sytuacja, bo taki klon w momencie, kiedy ten bogaty człowiek stanął w sytuacji, w której jego życie już było prawie na progu śmierci, po prostu szedł do tej kliniki, narząd był pobierany od tego klona i ten klon był po prostu zabijany. Klon, czyli po prostu druga osoba, tak, która... Tak naprawdę prawdziwy człowiek. Prawdziwy człowiek. Który powstał może trochę, że tak powiem, w inny sposób, jednak prawdziwy człowiek. Człowiek mógł się posunąć do czegoś takiego, nie? My mówimy, że to jest taki science fiction film, ale tak naprawdę myślę, że ludzie są gotowi do takich decyzji i patrząc też na naszą rzeczywistość, nie jestem pewna, czy to przypadkiem już gdzieś się nie wydarza. Może nie na taką skalę, jak to było tam, ale być może gdzieś jakieś takie właśnie klonowanie, które już wiemy, że na pewnym poziomie jest możliwe, nie wiadomo, czy takie coś się już nie wydarzy. Także to jest jakieś pierwsza taka obserwacja. Śmierć jako coś, czego się ogromnie boimy i co chcemy maksymalnie odsunąć na przyszłość. Tak? Jesteśmy gotowi zrobić szalone rzeczy, żeby tą śmierć po prostu albo w ogóle oszukać, nie? Tak. Jakoś uciec od niej. No. Tak. Później, patrząc jeszcze tak dalej, wielu osobom kojarzy się śmierć jako coś takiego definitywnego. Coś, co absolutnie jest końcem i po czym już nic więcej nie ma. To też jest bardzo taka, że tak powiem, dramatyczna perspektywa, że nasze życie ma ileś lat, jakiś okres przeżywamy i później to się wszystko nagle kończy. Być może w tragiczny sposób się kończy jakimś wypadkiem, jakąś trudną chorobą, ale się kończy. Mając taką perspektywę, człowiek pewnie myśli sobie o tym, no to trzeba te lata, które mam, maksymalnie wykorzystać. Nie wiem, mam 20, 50, 70 lat do wykorzystania. Nie wiem, bo to zawsze jest tajemnica, kiedy, że tak powiem, kończy się nasze życie. Ale wielu ludzi w tym momencie sobie mówi, no to używajmy tego życia. Bawmy się, cieszmy się, zdobywajmy maksymalnie dużo doświadczeń, jakie w tym życiu możemy zdobyć i zobaczcie, do czego to może doprowadzić, jaką konsekwencję może mieć takie spojrzenie na śmierć, że to jest coś definitywnego. Prawda? W tym momencie okazuje się, że nasze życie nie ma reguł. Jedyną regułą jest to, żeby było fajnie, dobrze, przyjemnie, bo kiedyś nam się to skończy i po prostu trzeba się ucieszyć tym kawałkiem życia, które tutaj mamy. Nie? Patrząc też jakby w tej perspektywie, zobaczcie, co się dzieje w naszych relacjach. Jeżeli się pojawia śmierć, która zabiera nam kogoś bliskiego, w tym momencie, w takim spojrzeniu na śmierć, to też jest definitywny koniec. Ta relacja po prostu jest zakończona i mamy ogromną stratę. Ilu ludzi straszliwie cierpi w takim spojrzeniu, że właśnie jest to taki definitywny koniec wszystkiego, tracąc bliską osobę. Ile depresji, ile beznadziei, ile rozpaczy, ile różnych załamań nerwowych właśnie pod wpływem tego, że tak patrzymy, że to jest absolutny koniec. A to nie jest absolutny koniec, ale wiele osób jakby nie potrafi tego przekroczyć, tak? No i siostro, wybacz, że tutaj się wtrącę, ale też chciałabym wam powiedzieć, żebyście wiedzieli, jak słuchać siostry Eliany, że siostra Eliana generalnie mówi jako świadek tutaj, prawda? Tak, ja jako bardzo młoda osoba doświadczyłam też śmierci mojego taty. Śmierci, która, że tak była konsekwencją też bardzo trudnej choroby, ale równocześnie to też był taki czas mojego bardzo głębokiego doświadczenia Boga i nawrócenia. I no niestety nie byłam przy śmierci mojego taty. Tak się stało, że z pewnych względów musieliśmy z mamą razem już opuścić szpital, a lekarz nam też nie dał żadnej informacji zwrotnej, że tata jest blisko już tej granicy śmierci. Także, że doświadczyłam tego, jak to jest, że tak powiem, stracić kogoś najbliższego, tak?
Ale z drugiej strony miałam takie poczucie, że kiedy on odszedł, to ta relacja nie została zerwana. Chociaż było to dla mnie ogromnie trudne doświadczenie, ogromnie bolesne, bo straciłam kogoś bardzo mi bliskiego, ale z drugiej strony miałam to poczucie, że on żyje. Żyje, ale o tym jeszcze będziemy mówić, o tym innym spojrzeniu na śmierć i na tym, co jest po śmierci. Siostra, a to już było po Twoim nawróceniu? Tak, to już było po moim nawróceniu. Także ja patrzyłam już na to wydarzenie jako osoba, która już spotkała Boga i która już była z Nim w relacji. Także wiadomość o śmierci taty przyjmowałam już z innej perspektywy, tak? Wiadomo, że tutaj, że tak powiem, łez cierpienia i tego nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, zatrzymać, bo jest to naturalne w momencie utraty kogoś bliskiego, ale mamy perspektywę też nadziei i muszę powiedzieć, że mój tato już nie żyje 25 lat, także że to jest spory kawałek czasu, ale są momenty, w których wiem, że jest ze mną. I że jest takie doświadczenie jego bliskości, mimo że go tu fizycznie na ziemi nie ma. Że jest takie doświadczenie. Myślę, że wiele osób, które było w bardzo bliskiej relacji z kimś, kto już odszedł, ma takie doświadczenie, że ta osoba jakoś nam dalej towarzyszy. Ale pewnie o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Tak? Dobrze, kochani, to jakbyśmy zobaczyliśmy jedną perspektywę patrzenia świata, pełnego lęku, takiego spojrzenia, tak, że to jest coś definitywnego, po czym już nic więcej nie ma. Ale myślę, że świat ma jeszcze inną perspektywę patrzenia na śmierć, jakby z drugiego krańca, kiedy śmierć jest absolutnie bagatelizowana i jest raczej wykorzystywana jako rodzaj, nazwijmy sobie to, narzędzia, które można w odpowiednim momencie wykorzystać. Nie? Popatrzmy na przykład na totalitaryzmy, które korzystają sobie ze śmierci, że tak powiem, jako sposobu na likwidowanie kogoś, kto jest niewygodny, kto mówi inaczej, kto może nam, że tak powiem, zaszkodzić w jakiś sposób, tak? Dzisiaj, że tak powiem, może aż tak drastycznie tego nie widać, ale są za to inne sposoby, w których sobie bagatelizujemy śmierć i człowiek sobie rości pewne prawo do decydowania o tym, czy ktoś może żyć, czy może już trzeba to jego życie zakończyć. Nie chcę tutaj jakoś szczególnie rozwijać tego tematu, bo jednak rozmawiamy o czymś innym, ale jak sobie patrzymy na przykład na kraje, w których jest usankcjonowana prawnie eutanazja, to ktoś decyduje o czyimś życiu lub śmierci. To nie jest naturalne, tylko mogę sobie to wykorzystać. Oglądam niezwykle wstrząsające świadectwo rodziny, w której to nie chory zadecydował o swojej śmierci, tylko jego rodzina zadecydowała za niego, że już dokonamy eutanazji, bo szkoda, żeby on tak cierpiał. Nie? Więc czasami to jest, że tak powiem, bardzo trudny temat, ale czasami, że tak powiem, może świat też patrzeć właśnie z tej perspektywy na śmierć, że to jest coś takiego, co sobie możemy na własne korzyści właśnie użyć. Że to ludzkie życie jakby traci wartość, chociaż ono tej wartości tak naprawdę nie traci, tylko w ludzkich oczach jakby się to wszystko, że tak powiem, zamazuje w pewien sposób. Tak, czy to ziemskie życie to ma ziemskie. Albo taką wartość po prostu szalenie irracjonalną, taką, że za wszelką cenę, żeby je zatrzymać, albo nie ma żadnej wartości, czyli idziemy po ekstremach, tak. Nie? Świat ma coś takiego, że albo się rzuca w jedną stronę, albo się rzuca w drugą stronę. Ale na szczęście mamy chrześcijaństwo, które ma zupełnie inne spojrzenie i zupełnie inną perspektywę na doświadczenie śmierci i tego, co jest po śmierci. No właśnie, i tutaj tak sobie pomyślałyśmy, że dobrze by było dać dla kontrastu właśnie takie spojrzenie, skąd się w ogóle śmierć wzięła i żeby zrozumieć właśnie do czego ona prowadzi, jak my na tą śmierć powinniśmy patrzeć. Świat, który Pan Bóg stworzył, tam nie było śmierci. Pierwsze strony Księgi Rodzaju, otwieracie Biblię, wszystko Pan Bóg stworzył dobre i piękne, i tam była harmonia, tam nie było chorób, nie było cierpienia, nie było umierania. I dopiero wraz z grzechem, jako konsekwencja grzechu, przyszła śmierć i cierpienie. I Pan Bóg, tak naprawdę, zobaczcie, On
To jest piękny obrazek. Wiadomo, że Księga Rodzaju jest księgą symboliczną, pełną obrazów, które są symboliczne. I zobaczcie ten obraz tego, że w raju jest drzewo życia. I Pan Bóg, jak jest po grzechu już, jak on... Jest to wygnanie Adama i Ewy z raju. I niektórzy tak sobie myślą, o rany, ale ten Pan Bóg jest okrutny. Przecież w tym raju Adamowi i Ewie było tak genialnie i nagle on się tak wkurzył, że oni tu zrobili coś nie tak, jak on chciał. I on mówi, won mi stąd, prawda, zamykam przed wami drzwi raju, teraz będziecie sobie żyć na wygnaniu. Zupełnie nie ta bajka. Spójrzcie, w raju jest drzewo życia i śmierci. Drzewo życia. Drzewo życia. To nie było tylko to drzewo poznania dobra i zła, z którego Adam i Ewa zjedli to jabłko, pomimo że Pan Bóg im zakazał, ale jest drzewo życia. I to drzewo życia dawało takie owoce, które dawały życie wieczne. I zobaczcie, Adam i Ewa zgrzeszyli. Pan Bóg mówi, jako konsekwencja grzechu będzie cierpienie. Jeżeli oni by potem poszli do drzewa życia i zjedli z drzewa życia, mieliby wieczne cierpienie. I to jest wielkie miłosierdzie Pana Boga, że On im jakby zagrodził im, zabrał im dostęp do drzewa życia, żeby nie utrwalić ich w wiecznym cierpieniu, które jest konsekwencją grzechu, nie? Tak, cierpienie ma jakby pewną jasną granicę. Tak. Do śmierci jest przestrzeń cierpienia. Później otwiera się inna perspektywa, tak? Tak. Więc tak naprawdę zobaczcie, jak człowiek naprawdę uwierzy w to, że Pan Bóg jest miłością samą, że wszystko, co on robi, jest z miłości i ma prowadzić do miłości, wtedy zupełnie innej perspektywy nabiera wszystko, nawet doświadczenie cierpienia, doświadczenie śmierci i doświadczenie wygnania z raju, nie? To jest dla naszego dobra. To znaczy, że cierpienie ma granice. I śmierć przychodzi jako wybawienie. Zobaczcie, wiele osób, ale to już musi być człowiek, który jakoś pozna Pana Boga, zaczyna właśnie tak patrzeć na śmierć jako wybawienie, nie? Że tu na ziemi widzę, że jest tyle cierpienia, jest tyle trudu, że ja tak naprawdę czekam na to, aż zostanę wybawiony z tego trudu, że śmierć nie jawi się jako dramat, tylko jawi się jako zakończenie trudnego etapu. Ale nie śmierć, która jest poszukiwana tak na zasadzie jak eutanazja, nie, że cierpię, więc ja sam sobie skracam cierpienie, bo ja zadecyduję, ile ja mam cierpieć, a nie ktoś będzie mi tutaj, prawda, mówił, ile ja mam cierpieć, czyli to ja będę Bogiem swojego życia. Kwestia wiary w to, że Pan Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. Też kwestia właśnie tego chrześcijańskiego podejścia do cierpienia. Jeżeli my postrzegamy cierpienie tylko jako właśnie taką straszną konsekwencję grzechu, tudzież straszne doświadczenie, które do niczego nie prowadzi, to pewnie, że będziemy chcieli się tego cierpienia po prostu pozbyć. I tyle. I chrześcijaństwo też ma inną perspektywę. Zobaczcie, Jezus poprzez cierpienie i potem jako konsekwencję tego cierpienia Jego śmierć dokonał największego dobra w historii ludzkości. Spłacił wszystkie nasze długi, zapłacił za nasze grzechy, otworzył nam bramy nieba i to wszystko dokonało się poprzez tą drogę cierpienia i bramę śmierci. Nie? Jezus mówi do siostry Faustyny, że gdyby była lepsza droga, to ja bym ci ją pokazał. Skoro innej nie ma, lepszej nie ma, no to ja ci pokazam tą drogę przez cierpienie i przez śmierć do wiecznego szczęścia. I tutaj też jest właśnie taki wątek, zobacz, jak mówiłaś o tym, jak świat patrzy na śmierć, jeszcze jest taki jeden wątek, takiego naiwnego optymizmu, bo zobaczcie, jak tylko ktoś umrze, to mówimy, o, on już jest w niebie. Nie, że to już jest w lepszym świecie, już jest w niebie, nie, ledwo co oczy zamknął, no to już jest w lepszym świecie. No nie do końca. To jest wielka tajemnica, ale wiemy przecież, że niebo jest stanem wieczności z Bogiem. Nie, to jest jest upragnionym stanem wiecznego życia z Bogiem. A skoro Bóg jest święty, 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 żeby żyć z Nim, żeby być blisko Niego, ja muszę jakby odkopać w sobie to podobieństwo do Niego. Ja nie mogę, będąc skrajnie różny od Niego, zabłocony moimi grzechami, żyjący w ciemności, ja nie wytrzymam Jego światła po prostu. Ja, żeby się
przygotować do tego, żeby żyć w Jego świetle, w Jego miłości. Ja muszę to wszystko, co mi się nawarstwiło przez życie i te różne skorupy i właśnie ta ciemność, w której sam się zanurzyłem przez własne grzechy, ja muszę z tego, no, przez proces, wiesz, oczyszczenia, cierpienia, nie, muszę przejść. Jak mówisz o tym, to aż tak mam, przypominam się jeszcze jedna rzecz. Zobaczcie, jeżeli mamy takie spojrzenie na śmierć, że właśnie, że poprzez śmierć przechodzimy do życia wiecznego, to ta perspektywa nam otwiera bardzo ważny temat tego, jak teraz żyć, żeby w momencie, kiedy przejdę przez bramę śmierci, dokonać właściwego wyboru i móc przejść do nieba. Tak, to, że tak powiem, tak jak te różne perspektywy, prawda, spojrzenia świata mówiły nam, a bawcie się, a zdobywajcie dobre doświadczenie, bo mamy krótkie życie i musimy to życie maksymalnie wykorzystać, tak ta perspektywa też nam pokazuje, żyj tak, żebyś maksymalnie mógł się na to niebo przygotować, żeby twoje życie, które jest tutaj, które jest tak naprawdę przygotowaniem na znacznie dłuższy okres naszego życia. Tu mamy kilkanaście, kilkadziesiąt, no może niektórzy dożywają do setki, ale niektórzy żyją jeszcze krócej niż kilkanaście, tak. Ale to jest powiedzmy jakiś ograniczony czas, który mamy na to, żeby się przygotować, żeby nasze serce mogło być później z Bogiem w niebie, tak? Że to jest bardzo, bardzo ważna perspektywa. W zależności od tego, jak widzimy to, co będzie po śmierci, tak też to wpływa na nasze życie, które jest tu i teraz. Tak. Zobaczcie, ta perspektywa, że każdy z nas ma pewną datę, którą się celebruje w tym świecie, prawda? Świętujemy urodziny. Wiemy, kiedy żeśmy się urodzili. I to jest konkretna data. My mamy swój początek, ale my nie mamy końca. My nie mamy końca, nie ma daty zakończenia naszego życia, jest data przejścia do wieczności. Nie? Fajnie by było, jakbyśmy zaczęli na nagrobkach pisać, przeszedł do wieczności, tak, a nie umarł, tak, koniec nastąpił. Jego ramy życia są od do. Nie, nie ma czegoś takiego, jest data przejścia. Dla mnie genialne to było odkrycie, genialne odkrycie, jak zdam sobie sprawę z tego, że w Piśmie Świętym za każdym razem, kiedy Jezus mówi o śmierci, on nie mówi o tej śmierci fizycznej, on mówi o grzechu. Grzech jest prawdziwą śmiercią. Natomiast jak mówi o śmierci fizycznej, używa określenia sen. Może pamiętacie nawet, kiedy jest wyśmiany, jak idzie do córki Jaira, prawda? Córki Jaira. I ludzie się śmieją z niego, co ty robisz, w ogóle zwariowałeś, przecież ona już nie żyje. A on im mówi, nie, ta dziewczynka śpi tylko. No to jakiś odstrzeliło mu coś. Ona nie żyje, a on mówi, nie, ona śpi tylko. No i obudził ją, nie? Tak jak usłyszałam o tym, jak mówisz o tej śmierci, jako o grzechu, to też, że tak powiem, pomyślałam sobie o tym, że jeżeli medycyna i farmacja wkłada tyle trudu, żeby naszą śmierć odsunąć, to może warto sobie zadać sobie pytanie, czy ja perspektywie mojego życia wiecznego, chociaż odrobinę tego trudu wkładam, żeby z tą śmiercią, jaką jest grzech, jakoś zawalczyć. Jest taka historia, to jest opowieść ojców Kościoła, czyli ci pierwsi, wiecie, pierwsi chrześcijanie, pierwsi tacy mędrcy w chrześcijaństwie, często oni odchodzili gdzieś na pustynię, żeby żyć bardziej radykalnie dla Boga. Jeden z nich poszedł do miasta któregoś dnia, pewnie coś tam zakupić, i idzie do tego miasta i widzi na ulicach tego miasta kobietę, która jest po prostu wystrojona maksymalnie, w piękne ciuchy, wymalowana, fryzura, po prostu patrzy na tą kobietę i płacze. I można by sobie pomyśleć, o, płacze, bo tak sobie myśli, o, taka grzesznica, nie, taka grzesznica, tak się ubrała, wymalowała, to pewnie w złych celach. On zupełnie nie miał takich myśli. On spojrzał na tą kobietę i docenił wysiłek, jaki ona wsadziła w to, żeby tak wyglądać. Uświadomił sobie, ile to trzeba pracy, żeby taką sukienkę mieć wyprasowaną, tudzież wypraną, tudzież w ogóle, żeby mieć pieniądze, żeby taką sukienkę kupić. Potem te włosy, makijaż, ile pracy. I on zapłakał nad sobą. Nad sobą. Bo zdał sobie sprawę, zreflektował nad tym, że on nie wsadza tyle pracy, tyle wysiłków w to, żeby Bogu się tak podobać, żeby jego dusza była w takim ekstra stanie, jak ta kobieta jest na zewnątrz, nie? Że on, no właśnie, no to jest dokładnie to, czyli ja żyję na wieczność, więc zadbaj o duszę. O tak.
No to się otwiera nam tutaj cudowny temat teraz, tego co można zrobić i jak się przygotowywać, jak pięknie tutaj żyć, żeby na ten moment się, że tak powiem, jak najlepiej, jak to jest tylko w naszych możliwościach, przygotować. Nie? Właśnie, może w ogóle o tym momencie też trochę powiemy, bo mówiłaś na początku, że my się generalnie tego momentu boimy, nie? No i wiemy o tym, że swoisty strach przed śmiercią jest zupełnie naturalny. Jest taki jakby biologiczny strach, bo jakby ciało się boi przed tym, że będzie umierać. I tego chyba jakoś nie przeskoczymy. Nawet Jezus się tego bał. Prawda? Jest to, co on przeżywa w Getsemani, w ogrodzie, to konanie. To jest lęk przed fizycznym cierpieniem, przed samym umieraniem, nie? To, co zobaczyłam też czytając dzienniczek, teraz tak sobie odświeżając te wątki śmierci w dzienniczku, że Faustyna też się boi umierania. Znaczy boi się. Jest jakiś lęk naturalny przed samym procesem umierania. Mhm. Wiecie, ona umarła generalnie młodo. Ma 33 lata, umiera na gruźlicę i dużo w życiu cierpiała. Dużo cierpiała z powodu tej gruźlicy i miała już takie stany jakby przedśmiertne kilkakrotnie. Już była bardzo bliska śmierci. Opisała to w dzienniczku, jak się czuła, jak bardzo cierpiała w tych chwilach, więc jakby ona jest taka bardzo ludzka w tym, ona to naprawdę jest trudne, ona pisze o tym, jak to bardzo jest trudne, to umieranie i że to cierpienie to jest nic fajnego, no i no właśnie, także tutaj jakby chrześcijaństwo nie jest jakieś odczepione od rzeczywistości, takie, że my tutaj chcemy, żeby człowiek był aniołem poza cielesnym i że wymagamy czegoś zupełnie niemożliwego, żebyś ty się po prostu w ogóle nie bał śmierci. Nie, taki naturalny, biologiczny, fizyczny lęk jest czymś normalnym. Normalnym, tak. Ale z drugiej strony, jak poczytamy też o Faustynie i o tym, jak ona tęskniła za byciem z Bogiem, to jakby otwiera się też jej druga perspektywa patrzenia na śmierć, na taki moment, w którym ona wreszcie z tym Bogiem będzie już na zawsze i nie będzie żadnych przeszkód, które tutaj na ziemi czasami się pojawiają i jakoś tam grzech, różne cierpienia, czasami gdzieś tam człowieka w tej relacji z Bogiem jakoś ograniczają. Natomiast po śmierci człowiek wchodzi zupełnie nowy etap swojej relacji z Bogiem i Faustyna bardzo za tym tęskniła, do tego stopnia tęskniła, że ona mówiła, że aż pragnę, że ten moment jest taki, na który czekam całe życie, żeby w końcu z tym Bogiem być tak najpełniej, jak po ludzku mogę być, nie? Tak. Tak, no, zaraz, poczekaj, ja chyba nawet sobie gdzieś tutaj zaznaczyłam. Trochę żeśmy się przygotowywały do live'a, który jest jednak nie live'em. Szukasz fragmentu o tym pragnieniu? Tak, jest bardzo, przecież tych fragmentów jest dużo, nie? Ale gdzieś nie zauważyłam, nie pamiętam tego fragmentu. To jest jej poezja o Eucharystii jako przygotowaniu do śmierci. To jest bardzo ciekawa też perspektywa. Numer w dzienniczku 1393. Pozwólcie, że kawałek przeczytam, bo to jest kilka istotnych wątków. Ona pisze tak. Jezu, rozkoszy mej duszy, anielski chlebie, czyli Jezu Eucharystio, pogrąża się cała moja istota w Tobie i żyje Twym boskim życiem, jak wybranie w niebie. Nie, że ona naprawdę wie, że ten Jezus w Eucharystii jest żywy i jak ona go przyjmuje w komunii, ona ma jego życie w sobie. A prawdziwość tego życia nie ustanie, choć spocznę w grobie. Ona, kobieta jest wierząca, ona wie, że ona żyje na wieczność. I to jest to życie Jezusa w niej. Jezu, Ty Eucharystio, nieśmiertelny Boże, który ustawicznie przebywasz w mym sercu przez Eucharystię. A gdy mam Ciebie, śmierć sama szkodzić mi nie może. Tak mi mówi miłość, że ujrzę Ciebie w życia końcu. Przepojona Twym boskim życiem, pełna Twojego boskiego życia, patrzę spokojnie w niebiosa dla mnie otwarte. A śmierć zawstydzona pójdzie z niczym, bo Twe boskie życie w mojej duszy zawarte. A choć z woli Twej świętej, o Panie, śmierć ma się dokonać ciała mojego, prawda, rozdziela tutaj, śmierć mojego ciała ma się dokonać, tak. Pragnę, niech jak najspieszniej nastąpi to rozwiązanie, bo przez nie wstępuję do życia wiekuistego.
Jezu, Eucharystio, życie mej duszy. Tyś mnie wywyższył do sfer wiekuistych przez mękę i konanie w strasznej katuszy. A tutaj bardzo ważny jest ten wątek, że Faustyna czuła, że żyje wiecznie, bo była z Jezusem w głębokim zjednoczeniu przez przyjmowanie Komunii Świętej, tak? Jezus, będąc tutaj na ziemi, wiele o tym mówił, że Jego ciało jest takim pokarmem, który daje życie wieczne. Kto ten chleb spożywa, choćby i umarł, żyć będzie. Tak? Czyli jakby Jezus bardzo dużo o tym mówił w swoim nauczaniu, że w ten sposób daje nam swoje życie. Jeżeli my się z Nim jednoczymy w Komunii Świętej, Jego życie w nas pulsuje i nawet fizyczna śmierć ciała tego życia nam nie zabiera. My żyjemy, żyje nasza dusza dalej w Bogu, bo jest z Nim złączona przez Komunię Świętą. Tak, jest tak wiele pięknych tekstów o śmierci. Wiecie, święci, mistycy, oni naprawdę żyli tym pragnieniem życia z Bogiem już wiecznym, życia wiecznego, złączenia się z Panem Bogiem, już jakby widzieli, że to ciało, które nas jakoś ogranicza, ciało jest wielkim darem, żebyśmy przeżyli na ziemi, żeby nam służyło tu na ziemi, ale ono przez to, że żyjemy w świecie mocno pękniętym przez grzech, napiętnowanym konsekwencjami grzechu, to ciało jest też ograniczeniem dla nas, nie? I jest tyle pięknych pieśni, opartych jakoś chyba na poezji mistycznej, ja bym powiedziała. Być może tak. Wynikających, tak, wiecie, z czytania właśnie takich ludzi jak Faustyna, Janot Krzyża. Ta pieśń, co sobie przypominałyśmy przed nagraniem, to Pomódl się Miriam, nie? Pomódl się Miriam, tak, tak. Tam jest trzecia zwrotka taka właśnie o... Jak to, poczekaj, ja sobie chyba gdzieś to zapisałam nawet. Ja nie... Nie, gdybym, nie, umarł, ach, gdybym umarł, odpocząłbym, przyspiesz moją śmierć, pragnę umrzeć, aby żyć. Czyli żyć w pełni, nie? Już bez żadnych ograniczeń. I jest też taka pieśń, taka kanonowa bardziej. Ja nie umieram, ja wstępuję w życie. Ja nie umieram, w Bogu staję się. Ja nie umieram, ja wstępuję w życie. To życie przez duże rzet, nie? To życie. I jedna z moich ulubionych, pozdrawiam wszystkich neokatechumenowiczów, ta pieśń, którą śpiewamy wielokrotnie we wspólnotach neokatechumenalnych, weź mnie do nieba, weź mnie do nieba. I to oparte na świętym Pawle, że dla mnie umrzeć jest na pewno lepiej, przebywać z Tobą, przebywać z Tobą. No, ale właśnie, ale święci mają tą zdrową taką perspektywę, że pomimo, że pragną śmierci, czyli pragną wieczności z Bogiem już bez ograniczeń, nie tyle śmierci, co być z Bogiem już bez żadnych ograniczeń, oni jednak mają na tyle takiej mądrej, zdrowej relacji z Panem Bogiem, że oni wiedzą, ale Bóg jest tym, który decyduje, kiedy to przejście nastąpi, nie? Czyli w nich nie ma pokusy, żeby sobie życie odebrać. Oni wiedzą, że dopóki mają żyć, dopóki to jest potrzebne, czy innym ludziom, czy mnie samemu i dla oczyszczenia, dla przygotowania, dla tego, żebym wzrosnął w miłości i tak dalej, to ja będę żył i będę żył pełnią, na ile się da w ograniczeniach ciała. Paweł, święty Paweł o tym mówi, tak, że mhm. dla niego lepiej byłoby już umrzeć, ale widzi, że jest to konieczne dla wspólnoty, żeby był, w związku z czym chce żyć, żeby tej wspólnocie móc służyć, a na ten moment czeka z utęsknieniem, że kiedyś się z Bogiem spotka i tam będzie szczęśliwy i na pewno jest. Tak. Słuchajcie, i właśnie taka ważna rzecz, mówiliśmy o tym, że jeżeli mamy tą perspektywę wieczności i wiemy, że ten moment śmierci jest jakimś takim momentem przejścia, nie? Takim ważnym momentem przejścia do wieczności i że na niego się warto przygotować, żebyśmy rzeczywiście w chwili śmierci wybrali Boga, wybrali wieczność z Nim, a nie przerażeni własną niedoskonałością, bo wtedy, no właśnie, to jest ten moment takiej nagiej prawdy. To jedno wiemy o śmierci na pewno, że w tym momencie wszystkie iluzje po prostu pryskają. Już nie ma, my, wiecie, przez całe życie my sobie tyle po prostu pudrujemy, szminkujemy, udajemy, że nie jest aż tak źle, jak naprawdę jest. Usprawiedliwiamy siebie na każdym kroku, bo to jest tak nie do zniesienia taka perspektywa, że ja mogę być niedoskonały, nie? Że ja cały czas siebie usprawiedliwiam. Przed sobą samym też, zwłaszcza przed sobą samym. No i zobaczcie, przychodzi śmierć.
kiedy już nie ma żadnych usprawiedliwień, żadnych iluzji, jest naga prawda. I to wiemy też właśnie z pism siostry Faustyny, że to jest taki moment, kiedy ty zadecydujesz, czy ty chcesz iść do nieba na wieczność, czy raczej chcesz w tej wieczności bez Boga, bo świadomość własnej biedy, nędzy, głupoty, twoich wszystkich złych wyborów życiowych, tego, co jest wyłożone przed tobą jak karty na stole, nie? Teraz już nie ma udawania, wszystko jest widoczne i ty sobie myślisz, kurczę, ja nie pasuję do Pana Boga, ja jestem tak inny niż Bóg, to moje życie, moje wybory życiowe są tak inne niż wybory miłości, że ja nie pasuję do nieba. To ja nie chcę, ja się boję nieba, to jest tak obce mi, że ja nie chcę tej wieczności z Bogiem. No i tutaj właśnie bardzo ważny temat przygotowania się do śmierci, żeby jednak nie zrobić tej największej możliwej głupoty, czyli powiedzieć nie miłości na wieczność. Jezus dużo mówił o tym siostrze Faustynie, że właśnie w tym momencie wiele dusz staje przed decyzją i najbardziej tym, co najbardziej potrzebują, jest zaufanie Bogu. Tak? Bo tylko dzięki zaufaniu Bogu, mimo całej swojej grzeszności, nędzy, możemy Mu powiedzieć tak, że chcemy być z Tobą na wieczność, chociaż wiadomo, że to będzie potrzebne pewne nasze jeszcze przygotowanie, oczyszczenie naszego serca na to, żeby z Bogiem być, ale jest to przygotowanie w perspektywie takiej, że my się tam znajdziemy, tak? Że już żeśmy wybrali, ale musimy jeszcze w czyśćcu jakiś sposób przygotować nasze serce, żeby było gotowe na tą wieczność z Bogiem. I właśnie w tym bardzo ważny temat zaufania Panu Bogu, które tak naprawdę w codzienności się buduje, żeby na ten moment tego zaufania nam nie zabrakło. Nie? Tak, to zaufanie w Jego miłosierdzie, w Jego dobroć, nie? Tak. Że On jednak wszystko to błoto, bagno, zło naszego życia jest nam gotowy przebaczyć, zapomnieć, oczyścić nas z tego, usprawiedliwić. Jeżeli tylko się, że tak powiem, otworzymy i będziemy chcieli to przyjąć, wszystko jest dla nas, tak? Tak. I zobaczcie, i Pan Bóg, te orędzie, które dał siostrze Faustynie, to są setki objawień Boga samego, co jest w ogóle unikatowe w historii chrześcijaństwa, że Pan Bóg wybiera sobie taką jedną osobę, przychodzi do niej sam, nie posyła swojej matki, ale sam, w setkach objawień i główny akcent tych wszystkich objawień właśnie skupia się wokół zaufania, wiary w Jego miłosierdzie i bardzo często powraca wątek umierania, śmierci i tej ostatecznej decyzji. I żebyśmy w tej decyzji dobrej dokonali. I dużo jest mowy o przygotowaniu do śmierci. O tym, jak najlepiej się przygotować do śmierci, a także Pan Bóg nam daje przez Faustynę takie wskazówki, jakby takie narzędzia do ręki, jak możemy zawalczyć w tej ostatniej walce. To też jest ważne, nie? Że to jest moment walki duchowej. Tak. Jest szczególnie, to chyba dotyczy koronki do Bożego Miłosierdzia, tak? Mhm. Że wiadomo, że ten moment jakby przechodzenia przez próg wieczności różnie wygląda u różnych osób. Są takie osoby, które przechodzą w miarę świadomie, i wtedy one jakby same mogą się modlić i przygotowywać sobie ten moment, ale jest też taka śmierć, w której człowiek już jest jakby wyłączony z rzeczywistości i wtedy osoby, które są przy takiej osobie umierającej, mają możliwość, że tak powiem, wyproszenia tej osobie, żeby na ten moment, którym stanie przed Bogiem, żeby to zaufanie miała i żeby mogła się oddać w Jego miłosierne ręce. Właśnie koronka do Bożego Miłosierdzia jest taką modlitwą, w której ta osoba, która umiera, ale też inni, którzy są przy tej osobie umierającej, mogą jej ten moment dobrej śmierci, spokojnego przejścia przez próg wieczności wyprosić. Tak, i zobaczcie, to jest kilka ciekawych wątków jest w tym. Jest jeden taki wątek, że my możemy uprosić komuś łaskę, że on rzeczywiście w tej chwili, kiedy widzi cały brud swojego życia, że jednak będzie miał odwagę, żeby powiedzieć, nie, Boże, ja ufam, że Twoje miłosierdzie jest większe niż moje grzechy i mówię, weź mnie do siebie. Ale to nie jest tak, że ta nasza modlitwa zmusi go do wyboru nieba, nie? On będzie miał wystarczająco dużo siły, żeby nie ulec przerażeniu swoimi grzechami. Dzięki naszej modlitwie, dzięki temu wstawianiu się za nim, dzięki łaskom, które mu wyprosimy, ale nie będzie zmuszony do tego, żeby wybrać niebo. To jest niesamowite, że Pan Bóg ma tak wielki szacunek do naszej wolności, że do końca człowiek jest wolny.
I to ty wybierasz piekło, niebo, nie? Czyściec jest tylko przedsionkiem nieba, nie? Także nie ma opcji, wybieram piekło, niebo albo czyściec. Wybieram piekło albo niebo. Tak samo w życiu, prawda, na co dzień, moje wybory, nie ma wyborów pośrodku gdzieś, nie? Ja cały czas z każdą moją życiową decyzją robię krok bliżej w stronę nieba albo krok bliżej w stronę piekła, nie? To są decyzje, których dokonujemy codziennie. To jest mocne, i powinno być przeżyte z drżeniem jakimś także dla nas sióstr zakonnych. Tak jest. Tak, każdy z nas przez swoje codzienne, mniejsze, większe wybory, mniejsze, większe działania, mniejsze, większe słowa, jakoś się zbliża właśnie do jednego z tych wyborów, ale miejmy nadzieję, że nawet jeśli w tym życiu było wiele zła, to właśnie w tej koronce Pan Jezus obiecuje, mówi, nawet gdyby był wielki grzesznik, gdyby był naprawdę wielki grzesznik, to wystarczy jedno odmówienie tej modlitwy, jeśli zrobi to z wiarą i z zaufaniem Bogu, Bóg mu wszystko przebacza. Tak, to są niesamowite obietnice, które On nam daje, które też potwierdzają to, jak bardzo On jest miłosierny, jak bardzo rozumie naszą biedę, jak bardzo rozumie taki stan, w jakim jesteśmy, w jaki sami żeśmy się wprowadzili i ten świat, w którym jesteśmy, jak bardzo nas ściąga w dół. I Pan Bóg mówi, słuchajcie, ja wam daję dodatkowe jakby pomoce teraz w tym wieku XXI. Ja wiem, że weszliście w wielką ciemność, wielką taką niemoc jakąś, nie? I ja naprawdę mam dużo wyrozumiałości do waszej biedy ludzkiej. I pozwólcie, że przeczytam trochę z tej obietnicy związanej z koronką, to co Jezus mówi, to jest dzienniczek 15:41. Tych fragmentów, kiedy Jezus mówi o koronce, jest więcej, ale ten jakoś tak zaznaczyłam sobie na czerwono, jest chyba najbardziej obfity w mocne, ważne rzeczy. Jezus mówi tak, córko moja, zachęcaj duszę do odmawiania tej koronki, którą ci podałem. Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą. Zatwardziali grzesznicy, gdy ją odmawiać będą, napełnię duszę ich spokojem, a godzina śmierci ich będzie szczęśliwa dla zatwardziałych grzeszników, nie? Napisz to dla dusz strapionych, gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów. Czyli ten moment, to nawet nie musi być moment śmierci, nie? Bo niektórzy mają taki moment takiego wewnętrznego oświecenia już wcześniej, za życia. Faustyna też tak miała, że zobaczyła cały stan swój wewnętrzny, nie? I była przerażona, nie? Tak. A Jezus i tak jej powiedział, gdybym ci odsłonił zupełnie wszystko, umarłabyś z tego widoku, nie? No. Jezus mówi, gdy dusza ujrzy i pozna ciężkość swych grzechów, gdy się odsłoni przed jej oczyma duszy cała przepaść nędzy, w jakiej się pogrążyła, niech nie rozpacza. Niech nie rozpacza. Ale z ufnością niech się rzuci w ramiona mojego miłosierdzia. Jak dziecko w objęcia ukochanej matki. No a do tego trzeba mieć dobry obraz Boga, nie? O tak. Bo jakże ja się mogę rzucić w ramiona kogoś, kto jest dla mnie obcy, kogoś, kogo się boję. Bóg się porównuje tutaj do ukochanej matki, nie? On chce mieć taką relację z nami. To jest właśnie Rahamim. Rahamim. Tak jest. Oblicze Boga takie kobiece, matczyne, tak. Nie? Tak. I tu dalej on mówi o tym, cały czas zachęca do tego, żeby ufać. Nie? Gdy tę koronkę, i tu jest ciekawa obietnica, gdy tę koronkę przekonających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą, nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny. Czyli ta dusza, ta osoba umierająca, nie musi się modlić. Bez względu na to, czy ona po prostu jest już w nieprzytomności, czy po prostu... Nie wiem, nie jest gotowa na to, żeby się modlić. Może już dawno się nie modliła, nie czuję, żeby to były jej klimaty, ale ty przy tej osobie się będziesz modlić. Wielkie łaski będą dane tej osobie przez wzgląd na twoją miłość i twoją wiarę. Nie tej osoby, która leży i umiera, ale ty kochasz, ty wierzysz. I przez wzgląd na twoją wiarę będą jej dane łaski, z których może nie skorzystać, pewnie. Ale liczymy na to, że jednak będzie chciała skorzystać. I tu jeszcze jeden taki ciekawy wątek się pojawia. No właśnie, bo możecie oglądać to nagranie i sobie pomyślcie, coś tutaj siostry chyba o sprawiedliwości zapomniały, że co, no to nie ma, to Pan Bóg nie jest sprawiedliwy? Siostro, prowokuje cię tutaj. Nie przygotowywałyśmy się do tego w ogóle, ale
No, zobacz, no nawet w tym zdaniu Jezus mówi: stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą, nie jako sędzia sprawiedliwy, ale jako zbawiciel miłosierny. To znaczy, że On nie jest sędzią sprawiedliwym? Jest sprawiedliwy, ale miłosierdzie jest ponad sprawiedliwością. Kiedyś słyszałam takie bardzo, bardzo piękne porównanie, jak to porównać tą sprawiedliwość i to miłosierdzie, bo my czasami tak przeciwstawiamy sobie tak, że sprawiedliwość albo miłosierdzie, tak? Albo jedno, albo drugie. Natomiast miłosierdzie samo w sobie zawiera sprawiedliwość, ale ma w sobie siłę, żeby było coś więcej, nie? I to jest może taki obraz, że tak powiem, bardzo ludzkiego, z ludzkiego patrzenia, ale to jest trochę tak, jakbym ja pożyczyła coś siostrze i teraz przychodzi moment, w którym ja mówię, oddaj mi to, tak? I siostra mówi, wiesz co, nie mogę ci tego oddać, bo coś tam się stało, tak? I teraz jak sprawiedliwość polega na tym, że ja będę dochodzić do tego, że ona mi musi to oddać, albo przynajmniej mi to wynagrodzić pieniążkami czy czymś tam innym, ale żeby pewna jakby usprawiedliwienie tego, co ona mi wzięła i no, mi oddała, tak, żeby to zostało jakoś wyrównane. Tak, no to się należy, to było twoje, to było moje, więc mi się należy z powrotem. To jest sprawiedliwość, natomiast w momencie, kiedy mówimy o miłosierdziu, to nie jest tak, że ja mówię, a no dobra, to się nic nie stało, no nie musisz mi tego dawać. To nie jest sprawiedliwość. Ja mówię, okej, trudno, wzięłaś, nie oddałaś mi, to jest jakaś moja strata teraz, tak? I teraz ja, jakby chcąc okazać postawę miłosierdzia, mówię, dobrze, to ja tą stratę jakby tego przedmiotu przyjmuję. To nie jest tak, że on był dla mnie nieważny, że teraz się nic nie stało. Stało się. Ta sprawiedliwość, to jest widoczne. Jest pewna niesprawiedliwość w tym, że ona tego przedmiotu mi nie oddała, ale ja mówię, jestem gotowa, że tak powiem, przyjąć ten ciężar na siebie i że tak powiem, sprawa zostaje w ten sposób rozwiązana, że ty nie musisz mi już niczego oddawać, ja biorę ten ciężar na siebie. I miłosierdzie, które świadczy nam Bóg wobec naszego grzechu, właśnie jest czymś takim. On wziął konsekwencje wszystkiego na siebie. Tak. My nie musimy się tej sprawiedliwości wypłacić, bo my jesteśmy takimi nędzarzami, że nigdy by nam na to nie starczyło, żebyśmy się Bogu wypłacili, nie? Za to, co zrobiliśmy. Natomiast On bierze konsekwencje na siebie. To miłosierdzie jakby przewyższa miarę sprawiedliwości. Dlatego On może nam te wszystkie grzechy darować, bo On ciężar tego wszystkiego wziął na siebie. On za to zapłacił, On wyrównał te długi, nie? Także to nie jest tak, że to zniknęło w przestrzeni, tylko zostało zatopione w oceanie Jego miłosierdzia, nie? On jest tym oceanem miłości, która wchłonęła te grzechy i zapłaciła za to. Ja bardzo lubię ten obraz. Za każdym razem, jak idziemy do spowiedzi, też kwestia tego, żebyśmy byli świadomi, że tak, że nasze grzechy są odpuszczane, ale to nie jest tak, że nic się nie stało. Nie wiem, czy w całym świecie jest tak, że jest ten zwyczaj, że ksiądz puka w konfesjonał. Zobaczcie, konfesjonały są drewniane. Nie wiem, czy to się też zmienia, ale jest głęboka symbolika tego, że konfesjonał jest drewniany i że ksiądz puka, mówiąc, prawda, idź w pokoju, ja w imieniu Kościoła odpuszczam ci twoje grzechy, idź w pokoju. I on wtedy właśnie puk, 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 nie? W konfesjonał. Ja tak nie rozumiałam, po co to w ogóle się dzieje. I ktoś mi uświadomił, że on dotyka tego drewna konfesjonału. To jest przypomnienie tego, że ta cena za moje grzechy, że ten mój dług został spłacony na drzewie krzyża. Że to nie jest tak, że za darmo się to wszystko dokonało, że nie ma sprawy, nic się nie stało. Nie, coś się stało. Tylko, że po prostu nie ja muszę za to zapłacić. Ktoś inny za to zapłacił. I to uderzenie w drzewo konfesjonału, to jest uderzenie w drzewo krzyża, to przypomnienie, Jakby był gwóźdź wbijany, nie? A też, o, jakby właśnie. Był gwóźdź wbijany. No. Jezus zostaje przybity za te grzechy. Tak. I zmartwychwstaje. My cały czas, słuchajcie, cokolwiek będziemy do was kiedykolwiek mówić, to zawsze będzie krążenie wokół jednego tematu, że Bóg jest miłością. On stworzył nas z miłości bezwarunkowej. To jest to, co się w raju wydarzyło. Te pierwsze strony Księgi Rodzaju, wszystko zostało stworzone piękne, dobre i z miłości dla nas. Ale wybraliśmy grzech.
I grzech wprowadził w świat nieład, cierpienie, śmierć. Ale Pan Bóg nie zostawił nas z tym samych. On dał nam odczuć konsekwencje tego, jak każdy dobry ojciec, właśnie ojciec sprawiedliwy, nie? Jakby my zobaczyliśmy, że są konsekwencje tego grzechu i odczuwamy jakoś konsekwencje grzechu na sobie i cierpienie i śmierć, ale On nie zostawił nas tym samym, czyli na wieczność, żebyśmy w tym żyli, tylko On powiedział, okej, zamykam wam bramy raju, ale ja wam dam Zbawiciela. Przyjdzie ktoś, kto te bramy raju wam ponownie otworzy, spłaci was, wasz dług, spłaci tak, wasz dług i wy będziecie mogli wrócić do nieba. I nawet to jest, zobaczcie, cudowne, że po grzechu On nie mówi, no dobra, no to ja zamykam raj, otworzę wam go znowu i wracacie do tego stanu pierwotnego, tylko On nam daje dużo więcej. On nas uczynił swoimi dziećmi w Jezusie Chrystusie, że my już nie jesteśmy tylko stworzeniami Jego, chociaż to i tak już było wow, bo byliśmy na szczycie stworzenia, które jest w ogóle doskonałe i wspaniałe i cudowne. I człowiek jest taką wisienką na torcie cudowną, ale On nam daje jeszcze więcej. Nie, że mówi, jesteś moim dzieckiem w Jezusie Chrystusie. Tak. I Jezus jakby tuż przed swoją męką i śmiercią, kiedy jest z apostołami w wieczerniku, mówi, idę wam przygotować miejsce w domu Ojca. Tak? Mhm. I kiedy wam to miejsce przygotuję, przyjdę was, zabiorę tam do siebie, żebyście byli razem ze mną, gdzie ja będę. Mhm. Jakby od początku mówił, że teraz idzie otworzyć dom Ojca dla nas, żebyśmy mogli w tym domu szczęśliwie zamieszkać i tam naszą wieczność spędzić. A bo będzie to niewiarygodne doświadczenie, którego nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak to tam jest. Ani oko nie widziało. Nie widziało, ani nie słyszało, ani jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, jak to będzie, ale możemy być jednego pewni, że będzie to absolutnie szczęście. Absolutne szczęście. Kiedyś zrobimy sobie może jakiś jeszcze odcinek o niebie. Faustyna o tym też pisze w dzienniczku. Zachęcam, czytajcie. Jako może taki dobry akcent na zakończenie, taka historia z życia tutaj naszych sióstr, która mnie zawsze wzrusza, jest to historia właśnie odchodzenia, umierania jednej z naszych sióstr. Kochani, nie uwierzycie, ile trudności mieliśmy z nagraniem tego materiału i teraz tą końcówkę dogrywamy po raz 558,9. I ufamy, że wreszcie się uda. Także w imię Boże, dobre zakończenie opowieścią z naszego życia klasztornego, taką piękną historią, która daje mi dużo takiej nadziei zawsze na chwilę śmierci. Jak będę dobrze żyć, to mam nadzieję, że będę podobnie dobrze umierać. Siostra już słyszała 50 razy, jak próbowałam tą historię opowiedzieć, więc będzie cierpliwie słuchać. Nasza starsza siostra, chora, która leżała w pokoju, gdzie przyszła odwiedzić ją jedna z młodszych sióstr, która się nią opiekowała. I nagle ta starsza siostra, patrząc tak jakoś przez jej ramię, gdzieś w róg pokoju, mówi, siostro, a co to za procesja z lampionami idzie? I ta siostra nad nią pochylona, wiadomo, myśli sobie zaraz, no jak to procesy z lampionami? No nie ma żadnej procesji z lampionami w pokoju, ale odwraca się, żeby sprawdzić, co się tam dzieje za jej plecami. Patrzy i mówi, no siostra, tutaj nie ma żadnej procesji. Patrzy i ta starsza siostra w międzyczasie już umarła. Po prostu, zwyczajnie, 2 sekundy, 1 oddech odeszła. A to, co ostatnie, co widziała w ostatnich sekundach swojego życia, to była ta procesja z lampionami, do której się uśmiechała. Procesja, w której być może całe niebo wychodziło jej na przywitanie. Tak, więc żyjmy tak dobrze, żeby tak dobrze umierać. Ufajmy bezgranicznie w miłosierdzie Boże. Zawsze cokolwiek będziemy wam głosić, to będzie zawsze głoszenie tego najważniejszego chrześcijańskiego głoszenia, kerygmatu, że Pan Bóg stworzył was z miłości, mnie, ciebie, ten świat stworzył z miłości, stworzył go pięknym i stworzył go dla kochania. Ciebie stworzył po to, żeby cię kochać i żeby dać ci pełnię szczęścia. Potem zarówno ty i ja wybraliśmy grzech. I wraz z grzechem przyszło cierpienie, przyszła śmierć i wszystko to, co jest ciężkie, złe i brudne w naszym życiu, to, czego się wstydzimy. Ale Pan Bóg nie zostawia nas tym samego. On nam daje Zbawiciela. Jezus przychodzi i płaci cenę za twoje długi, spłaca twój dług, spłaca mój dług i otwiera nam bramy nieba.
I teraz siostra Eliana może coś powiedzieć. I tam, w tym niebie, czeka nas cudowna rzeczywistość, której, mam nadzieję, wszyscy się kiedyś spotkamy. I bardzo wierzymy w to, że potrzebowałeś usłyszeć to nagranie, skoro dotrwałeś do końca, tak jak my dotrwałyśmy do końca nagrywania. I wierzymy, że siostra Maria teraz wytrwa do końca z ładowaniem tego, że nam nagle jakiś, nie wiem, dziwny sprzęt nie trafi w komputer, jakaś piorun czy nie wiadomo co, i że tego nie będziemy mogły załadować. Wszystko w imię Boże, wszystko dla większej miłości, chwały Jego miłosierdzia i ufamy, że to po prostu Tobie pomoże, żebyś żył z większą ufnością i czekał na tą chwilę śmierci z ufnością i z tęsknotą. Amen. Amen. Pozdrawiamy. Z Bogiem.